flagę państwową podnieść. Na ten dzień czekali wszyscy dąbrowscy policjanci, a także mieszkańcy. 4 lipca po wielkim remoncie oficjalnie została otwarta Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenie połączono ze specjalnym apelem z okazji Święta Policji. Długo na to czekaliśmy, ale gratuluję, tym bardziej gratuluję konsekwencji i determinacji w dążeniu do celu. To ważne, że dzisiaj otwiera się nowy rozdział w dąbrowskiej policji. Nowa komenda, wierzę, że nowe warunki pracy, zasłużyliście na to. Serdecznie gratuluję wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom dąbrowskiej policji oraz pracownikom cywilnym. Dziękuję w imieniu dąbrowskiej społeczności za waszą codzienną pracę, za wasze zaangażowanie, profesjonalizm i tak naprawdę bycie częścią społeczności naszego miasta. Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej dołączyła do jednostek wyremontowanych w ramach ogólnopolskiej standaryzacji komend i komisariatów na terenie całego kraju. No faktycznie nadszedł ten dzień, na który czekaliśmy, mogę przypomnieć, od 2015 roku, kiedy rozpoczęła się ta inwestycja. Dzisiaj otwieramy w pełni zmodernizowaną, z nowym obiektem przyłączonym do tej starszej części, która wyglądem nie odbiega od tego nowego obiektu stojącego za mną. Stoimy na terenie wyremontowanej gruntownie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, która w myśl standaryzacji jednostek policji wygląda tak jak te nowe wybudowane, choćby w Bielsku Białej. Jest to duży obiekt, w pełni zmodernizowany, począwszy od instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, poprzez w starej części nowe tynki, nowe centralne ogrzewanie, nową sieć teleinformatyczną, skończywszy na nowych meblach, nowym sprzęcie kwatermistrzowskim, biurowym. No właśnie, poprawiła się jakość pracy policjantów, pomieszczenia, w których będą znajdować się. Tak, dokładnie. Wreszcie mamy ciepłą wodę, wreszcie policjant po służbie może się wykąpać, zważywszy nawet na ostatnie upały. Ale to nie tylko chodzi o to, że my jako policjanci mamy lepsze warunki pracy. Możemy też w sposób bardziej godny przyjąć interesantów policji. Obiekt dostosowany jest m.in. również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu recepcyjnym zainstalowana jest klimatyzacja, jest winda, są pokoje przesłuchań. Ofiara przestępstwa może w sposób bezpieczny z zalustra weneckiego wskazać przestępcę, który dokonał przestępstwa na jego szkodę. Więc jesteśmy nowocześni i od dzisiaj już w tych nowych standardach będziemy pracować. Inwestycja znacząco poprawiła warunki, w jakich przyjmowani są mieszkańcy miasta i regionu oraz umożliwiła dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.